Naprawdę non-stop dzwonię, jak tylko go włączysz? Jezus Maria, słuchajcie, tu jest mnóstwo telefonów. Powiedz, co byś chciała powiedzieć Dawidowi? Na pewno chciałabym powiedzieć, że super akcja. To jak Dawid się w ogóle... Dzisiaj w studiu Radia SK goszczę pop-romantyka, czyli Dawida Kwiatkowskiego. Dzień dobry Państwu. Miło Cię widzieć. W sumie to Ty powinieneś trzymać ten album, bo to Twoje dzieło i Twoje... Ale Tobie też pasuje. Dziecko. Ale tak, no w sumie nawet, nawet całkiem ładnie wyglądamy, trochę kontrastuje ta okładka. Płyta się ukazała kilka dni temu, robi furorę, bo ludzie słuchają, piszą. Zresztą chyba mogłeś być na to przygotowany. A Ty jesteś romantykiem? No trochę jest. Jak jest, i tak? Jak sobie chyba odwracamy rolę teraz w wywiadzie. Nie, nie. Trochę jestem i jak sobie posłuchałem tej płyty, to stwierdziłem, że rzeczywiście jestem. Jesteś. Tylko jakby zastanawiam się cały czas, jak odczytywać ten tytuł i na czym polega ten pop-romantyzm. Czy pop-romantyzm to jest randka w kinie na komedii romantycznej z popcornem, czyli tak romantycznie, ale bardzo współcześnie i masowo, czy zupełnie inaczej trzeba odbierać pop-romantyzm? Nie. Słowo pop włożyłem w ten tytuł, dlatego że chciałem bardzo, w sensie chciałem bardzo, może nie bardzo, chciałem w końcu samemu sobie pozwolić nazywać się popowym artystą, bo jakoś w ostatnich czasach, jeszcze kilka lat temu, ten pop się bardzo dziwnie kojarzył. W sensie jak ktoś jest popowy, jest bardzo mainstreamowy, to nie mogło się to kojarzyć z czymś naprawdę dobrym, z taką dobrą, dojrzałą muzyką. A teraz chciałem samego siebie tak popchnąć i umiejscowić siebie w tym biznesie muzycznym w Polsce. Jestem popowym artystą, słucham popu przeważnie, czasami miesiącami tylko popu, więc no, nie mogę się od wiesz, bronić przed tym. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo nie pierwszy raz się ostatnio z tym spotykam. Okay. Była tu Daria Zawiałow jakiś czas temu, która wydała płytę Dziewczyna Pop, tak. Więc w parze moglibyście pójść, ale mówiła podobne rzeczy, czyli że właśnie... bo ja myślę, że wielu artystów to tak, odczarowywanie tego popu, no bo popkultura to jest w ogóle, wiesz, no, tym, czym my żyjemy na co dzień wszyscy. Ale z Dziewczyną Pop też było zabawnie, no... Miałem ten tytuł już przygotowany wcześniej, obserwuję Darię, jestem fanem Darii i jej muzyki. No i widzę, że wydaje Dziewczyna Pop i tak wiesz, album zatytułowany Dziewczyna Pop. I trochę się przestraszyłem, że może Daria, nie mamy takiego kontaktu, więc przestraszyłem się, że Daria może pomyśli, że coś tam zapożyczyłem od niej, ale faktycznie Darka tak nie było. Ale zadzwoniłem od razu, wiesz, do menadżera. Mówię, co robimy, no bo kurczę, nie chciałbym wchodzić w paradę. Ale stwierdziliśmy, że no jesteśmy tak innymi jeszcze artystami, choć w tym popie siedzimy, że chyba nie ma problemu i mam nadzieję, że nikt się nie obraził, ani fani Darii, ani... Tak. To też pokazuje, że pop tak naprawdę jest bardzo szeroki. No, dokładnie. Mieści się w nim tak. Bardzo, bardzo... Ja taki bardzo właśnie romantyczny na tej płycie. A Daria z pazurem. A Daria z pazurem. Zresztą uwielbiam ten album, ten i ten. Tak, i ja mam bardzo podobnie, bo naprawdę uważam, mówiłem ci to przed wywiadem i nie jest to żadna wazelina, znamy się nie od dziś, ale rzeczywiście uważam, że ten album jest twoją najlepszą płytą. Dziękuję bardzo. Bo z jednej strony słychać, że jesteś dojrzalszy i bardziej otwarty i to brzmienie i twoje, ale w ogóle też aranżacji jest bogatsze, a z drugiej strony nie straciłeś tej chłopięcości. Za którą chyba cię fani bardzo kochają też. To jest dokładnie też to, jak ja się czuję. Jednak no, mam ten swój dowód osobisty, znam swój PESEL, wiem, że zbliża się trójka z przodu, wielkimi krokami zresztą. A z drugiej strony nawet ten sposób komunikowania się mój między mną a fanami, to w jaki sposób ja się z nimi komunikuję, wciąż zostaje na takim właśnie bardzo luźnym poziomie, jak 10 lat temu. Oczywiście może mam zasób słów trochę większy i może bardziej uważam na to, co mówię, mniej przeklinam w tych moich treściach, bo kiedyś myślałem, że to po prostu... Że to jest super. Że to mi doda wiele. Ale faktycznie tak. Z jednej strony czuję się już takim pełnoprawnym mężczyzną,
A z drugiej strony ten chłopiec gdzieś tam we mnie jest. I niech będzie, i niech będzie. No i pokazujesz, że mężczyzna jest też bardzo wrażliwy. O jest. Że też nie ma czego się wstydzić. O jest. No nie ma, nie ma. Nie ma, wiesz, ja... Ale w ogóle wydaje mi się, że to już się zmieniło. Ja na scenie, kiedy zdarza mi się często wzruszyć, nie na zasadzie, Boże, że tak śpiewam tak piękną piosenkę swoją, tylko kiedy śpiewam te piosenki, obserwuję ludzi, widzę, jak oni przeżywają te utwory, teksty mojego autorstwa i no to jest dla mnie wzruszające. To, że no, że to działa, nie? Że faktycznie siedząc w domu, pisząc te teksty, może wydawać się, że no dobra, ktoś posłucha, komuś się spodoba, ale kurczę, komuś to wpływa na życie. I tak jak ja mam, wiesz, z niektórymi numerami, które męczę, czasami tydzień słucham jednego utworu i grałem w 80 teledyskach w tym czasie, tu w aucie, tu w ogóle, wiesz, w pociągu. I wiem, że taka piosenka zdarza się co jakiś czas i zmienia moje życie. Tak, mam takie szczęście, że ja jako kompozytor i autor tekstów mogę też wpływać na czyjeś, więc fajnie. Jeśli chodzi jeszcze o takie moje obserwacje odnośnie tego albumu, jest to bardzo piosenkowa płyta, ale mam wrażenie, że właśnie taka co to znaczy intymna. Płyta? Wiesz, że to są takie klasyczne piosenki, zagrane, zaśpiewane, bez jakichś specjalnych udziwnień. Okay, i tak sobie myślę, że świetnie one brzmiały na twojej trasie kanapowej, którą miałeś przy okazji premiery tej płyty, że dobrze mogą brzmieć właśnie zagrane w jakiejś romantycznej scenerii. Jestem ciekawy, jak wybronią się na dużej scenie podczas trasy koncertowej, która się zbliża wielkimi krokami. Jak świetnie wyglądają te przygotowania? Ja już wiem, bo już od strony muzycznej i aranżacyjnej wszystko jest gotowe. Teraz została nam część wizualna, to jak będzie wyglądało nasze show. No wybroniło się to bardzo, wybroniło się to bardzo. Aczkolwiek musiałem podzielić ten koncert na trzy takie akty. Wyraźnie od siebie oddzielone czymś, co zobaczycie na trasie koncertowej. Ale faktycznie jest, zaczynamy, ja lubię zaczynać mocno koncerty, tak żeby po prostu, wiesz, z buta wjechać ludziom w serducha, w emocje. Druga część będzie bardzo romantyczna, czyli tam pojawią się takie utwory jak Co zostało mi, Ile jeszcze, bardziej akustyczna, gitarowa, ukulelowa, gitalelowa. A na końcu wrócimy do poprzednich płyt i do szlagierów, jeśli mogę sobie powiedzieć, że takowe mam, to tak. Bo faktycznie nie dało się tego tak pomieszać wszystkiego. Musiałem po prostu trzy części koncertu zatytułować, zaaranżować, no ale my zawsze gramy te piosenki mocniej niż możemy je usłyszeć na płycie. A w tym przypadku, podczas tej trasy koncertowej, zrobiliśmy wszystko, żeby właśnie tak nie było, żeby oddać jak najbardziej ludziom no ten taki popromantyczny nastrój. Nie? No właśnie, taki romantyzm, który tutaj przebije taką intymność, tak, tak, która jest. Chociaż podejrzewam, że i tak, że ludzie będą, ale ludzie też będą, wiesz, cię bardzo mocno zagłuszać i śpiewać z tobą. Oby, ja to więc lubię. Więc będzie głośno. Jak to jest z tą trąbką? Bo szukasz trąbki na swoje koncerty? Szukam, kogoś z trąbką? Tak, szukam trębacza. No wiesz, no ciężkie czasy, dużo wydatków związanych z tą płytą, więc stwierdziłem, że może ktoś to zrobi po prostu za darmo. No. I będzie miał z tego fan. Będzie miał z tego fan. Mówisz, nie, no, taki, no, po prostu, wiesz, typowy przedstawiciel, szef korporacji jakiejś. Nie, oczywiście nie. Nie, żartujemy oczywiście. Tak. Ale rzeczywiście jest szansa, żeby z tobą pojawić się, tak, na scenie. Tylko trzeba szansa. Mieć trąbkę. Trzeba mieć trąbkę. I umieć grać. Choć wczoraj dostałem na przykład nagranie na saksofonie i tak się w tym zakochałem, w tym, jak to brzmi, że klepnięty, no saksofon w drodze jakby wyjątku. Ale myślę, że to jest fajne. Ja jakbym grał na trąbce i zobaczyłbym takie ogłoszenie, kurczę, no możesz, masz szansę pokazać się no, wielu osobom, ktoś cię może usłyszeć.
fajnie, zwłaszcza, że tak jak w tym ogłoszeniu, które dodałem, jest PS, ta publiczność naprawdę uzależnia i myślę, że są koncerty i są koncerty z moją publicznością, że to się dzieli na takie dwa, wiesz, dwie inne rzeczy. To są jeżeli inne sprawy. W takim razie ktoś jeszcze nie odkrył, a ma trąbkę i uważa, że umie na niej zagrać. To jeszcze ma czas. Jeszcze ma szansę. Jeszcze ma czas. Media społecznościowe i tam znajdzie. Znajdzie i zapraszam, bo chciałbym po prostu poznać nowych ludzi, poznać nowych muzyków. Może to jest ich start, może są dopiero po szkole muzycznej. Może chcą komercyjnie wejść w ten świat. Myślę, że to jest super początek. Ja lubię dawać szansę. Sam kiedyś ją dostałem. Więc tak. Ile jeszcze? Bo to jest ten utwór, w którym ten dęciak... Myślę, że ile jeszcze zamierzasz śpiewać? Nie. Oto nie śpiewaj jak najdłużej. Dziękuję. Oczywiście, zwłaszcza, że progres jest z płyty na płytę, więc myślę, że jeszcze dużo dobrego od ciebie dostaniemy. No dobrze, to w takim razie temat trąbki załatwiony i saksofonu, jak się okazuje, też i bardzo tak. Jestem ciekawy. Chociaż czekamy na trębacz. Cały czas czekamy jeszcze, bo tych koncertów będzie kilka. W połowie lutego nawet drugiej jakoś startują, 23 chyba lutego. Tak. I część we Wrocławiu i w Krakowie. Wyprzedanych. Tak, więc proszę się śpieszyć, kochać bilety, bo tak szybko odchodzą. A jest jakiś taki plan, że po tej trasie, takiej bezpośrednio po płycie, potem latem czy jesienią będzie powtórka, w razie czego dla tych, którzy albo nie zdążą, albo będą chcieli pop romantyka przytulić po raz kolejny? Wiesz co, wydaje mi się, że ten pop romantyk musi jeszcze trochę urosnąć. W sensie to nie jest jego koniec, tak mi się wydaje, na ten moment. Że na ten album powstało 25 utworów, z czego mamy 10 ostatecznie i 15 prawdopodobnie nikt nie usłyszy, prócz moich znajomych, którym wszystko... Ale właśnie, dlaczego? Bo ta płyta jest tak naprawdę bardzo krótka. Ona ma pół godziny i spokojnie mogłaby mieć 45 minut i też byłaby okej. Ale wiesz co, no... A miałeś to zapełnić? Miałem, ale to by były takie utwory pod tytułem... No, zapchaj płytę, bądź po prostu spraw, żeby ta płyta była dłuższa. Wolę zostawić niedosyt, niż dodać jakieś piosenki, które zabrałyby trochę z tej szlachetności tego albumu, który on ma. I one nie do końca były pop-romantyczne, czasami w ogóle nie były pop. Dlatego mówię, zostawiłem sobie fajną, otwartą furtkę do zrobienia... do ubrania tego jeszcze bardziej, ale o tym może w przyszłości. Mam wiele planów, mam już wiele kompozycji. Siedzę i piszę prawie że non-stop, więc myślę, że ten pan, który leci na tej okładce, to jeszcze gdzieś tam poleci. W środku zdradzimy, bo podobno nie wszyscy zauważyli, że można spojrzeć Dawidowi właśnie w oczy. Nie wiem, no tak, można spojrzeć mi w oczy, kwieciste. Ale fakt, ty też nie zauważyłeś. Nie, rzeczywiście zauważyłem piękne kwiaty, a dopiero z tyłu, rzeczywiście za tymi kwiatami, czai się wzrok Dawida, jak się okazuje. No, jest. Okej, ale jeszcze wróćcie na chwilę do tego procesu powstawania płyty, bo mówisz, że tyle utworów odpadło. Czy to oznacza, że ty jesteś bardzo surowym dla siebie sędzią? Okrutnym wręcz. Czy masz ciało doradcze jakieś, które... Nie, te piosenki. To nie. W sensie mam ciała doradcze, ale... Nie są to ciała, które mają ostateczną decyzję, to zawsze jestem ja i jestem wielkim krytykiem, czasami niestety siebie ogólnie w tym wszystkim. Różne wokale na płytę, do jednej piosenki potrafiłem nagrywać 3-4 razy, co wiązało się już z wielką pracą wykonaną przez tych, którzy te wokale składali, a ja przychodziłem i no nie, niestety, musimy to nagrać jeszcze raz. A pieniądze te same, szlak by tu trafił. Więc no jestem, ale już to mówiłem, ale bardzo chciałem nie mieć momentów na tej płycie, gdzie puszczam komuś, moim przyjaciołom, moim znajomym i nie chciałbym mieć ani jednego momentu, gdzie musiałbym kaszlnąć. Okay. Żeby coś zakryć. Żeby zakryć coś, co mi się nie podoba. I nie ma takiego momentu na tej płycie, z czego jestem cholernie dumny z tego, że wiesz, zagryzałem wiele razy zęby i bardzo mi było głupio i wstyd czasami już prosić o takie w ogóle zmiany, które moim zdaniem
nikt ze słuchaczy by nawet tego nie dostrzegł. Raczej może muzycy, ale wiesz, to są oddechy, ciszej, za krótki, nagrywamy osobne oddechy. Do tego stopnia? To jest tak. Po prostu aptekarska jakaś dokładność. W niektórych utworach było tak, że usuwamy wszystkie oddechy, które naturalne były, bo czułem, że w ten dzień, nie wiem, byłem bardzo zestresowany, miałem płytki oddech, jakiś taki brzydki. Brzydki oddech, nie? I czym jest brzydki oddech? No i teraz tak. No i to jest po prostu to, ja tadam. Proszę bardzo, czyli płyta bez brzydkich oddechów, absolutnie. Tak, tutaj tego mi nie można zarzucić, mówcie co ale chcecie, to, ale oddech dobra, zubłady. Surowy krytyk, ale też surowy szef w takim razie? Nie, w ogóle. Ekipy? Nie, surowy nie, jeśli... No nie, patrzę na nie, mówię o nie. Ekipa tak jest schowana za kamerami, nie. Teraz nie wiadomo co powiedzieć. Nie, wydaje mi się, że kiedy ktoś zrobi coś źle, ma bardzo dosadnie to zaznaczone, ale kiedy ja zrobię coś źle i kiedy ja popełnię błąd, a też takie popełniam, nawet dość spore ostatnio popełniłem jeden błąd, to też bardzo, wiesz, kajam się. Okej, okay. Czyli da się z tobą pracować. Myślę, że pytam, wszyscy są zadowoleni. Wiesz, jakby ja słyszałem różne... Co? Nie, no dobre rzeczy o, słyszałem już, właśnie. Słyszałem, ale o różnych artystach się różne rzeczy. Wychodzę. Że ktoś przychodzi na wywiad, to wiesz, tutaj miły, sympatyczny, a tam po prostu ekipa, to nie, już... Przecież się wiesz, znamy, na listę, stop. Nie na jednym wszyscy koncercie. Psychologowie świata. Nie, myślę, że jest okej. Okay. Mam zespół od wielu lat, ten sam. To też o czymś to chyba o czymś tak. Świadczy. A teraz może dołączyć do niego jeszcze Trębacz. Trębacz, tak, zapraszam. To skoro jeszcze już tak na koniec... A mam do ciebie, przepraszam. No, dawaj. Wejdę ci w paradę. Mam do ciebie taką fajną rzecz, bo ja mam ze sobą telefon Popromantyka. A wiesz, że ja mam ze sobą telefon i ja mam numer wbity do Popromantyka? Ale nie do... W sensie, czy chciałbyś odebrać telefon jeden? Odbiorę. Więc to jest telefon, który jest podany w teledysku do Co zostało mi. No właśnie, ja chciałem nawet na niego do ciebie dzwonić, ale tam podobno jest gorzej. Ale jest taka ładna poczta. Jest ładna poczta. To poczekaj, a ty już dzwonisz? A nie, ale możesz do mnie zadzwonić. Otworzyłeś? Ja chcę zobaczyć, czy się dodzwonię. No spróbuj, bo ale ja cały czas muszę odrzucać tu. Cały czas zastanawiałem się, czy tam jest ósemka czy dziewiątka. Cześć, w stronę Popromantyk. W tej chwili nie mogę odebrać, bo... No, nie mogę. Nie mogę, ale proszę... Nie rezygnuj. Zadzwoń za jakiś czas i może uda nam się obgadać cały świat. Nie rezygnuj. Proszę czekać. Hany, nie rezygnuj. Proszę czekać. Proszę czekać. No nagraj mi się coś. Witam cię, Popromantyku, do którego dodzwoni się ciężej niż do prezydenta. Dlatego zaprosiłem cię do studia osobiście, bo wtedy łatwiej się spotkać i pogadać niż przez telefon. Swoją drogą ja nie cierpię gadać przez telefon, także się rozumiem. Naprawdę? No ja mam jakieś w ogóle ty lubisz, takie... Wolisz pisać? A ja wolę się nagrywać, to jest mam nagrywanie. Mam do kogoś zadzwonić, nie wiem, w jakiejś sprawie, oprócz mamy oczywiście i jakichś takich najbliższych przyjaciół, ale jak mam zadzwonić, nie wiem, w jakiejś sprawie coś załatwić, to ja się bardzo stresuję. Na FaceTime nawet dzwonią do mnie ludzie. Jejku, rzeczywiście. Dobra, to co, odbieramy? Tak, odbierzmy. Słuchaj, masz challenge, zawsze wydaje ci mi tutaj challenge, więc teraz ja mam challenge. Odbierasz telefon, mówisz cześć. Ale ta fanka... Radia SK. Nie, no przecież jestem obok, nie bój się. Dobra, uwaga, czekaj. Wybierzemy jakiś... On naprawdę non-stop dzwonię, którego włączysz? Tak. Ci ludzie nie śpią, w ogóle nie, tylko czekają na tej linii? No zobacz. Jezus Maria, słuchajcie, tu jest mnóstwo telefonów. Jakbyś to sprzedał na przykład przedstawicielom od garnków, to by byli zachwyceni, duże pieniądze by zapłacili. Czekaj, ale ty byś siedział potem. No tak, bo teraz ci ludzie zaczynają siedzieć. Tak, to tak nie róbmy. Czekaj, wyłączę ten i włączyłem tryb. Słuchajcie, okej, uwaga. Jakby radio to nie. Halo, dzień dobry. Dawid. No, jest też Dawid. Dawid jest też. Tutaj Hanczak, Radio SK, bo akurat jesteśmy teraz w Radiu SK i nagrywamy wywiad. A jak masz na imię? Nadia. Nadia, no to teraz usłyszycie nie tylko Dawid, ale usłyszycie też każdy, kto słucha Radia SK i kto ogląda wywiad na YouTubie, więc powiedz, co byś chciała powiedzieć Dawidowi. Ale tak jakby bo nikogo ja tu nie było. Jezus. Na pewno chciałabym powiedzieć, że super akcja. To jak Dawid się w ogóle
to, jak poszedł do przodu i to, ile serca wkłada w muzykę, to uważam, że jest to niesamowite, bo po prostu to, jak się stara, to ludzie to doceniają i zawsze będą hejterzy, ale więcej jest tych dobrych osób. No pięknie. Najważniejsze, że się stara. Dokładnie. A który jest twój ulubiony utwór z tej płyty? Czy ty pamiętasz parę lat temu, jak ja byłam na twoim koncercie i co, dawałeś autografy po 2 godzinach koncertu i czy pamiętasz, jak krzyczałeś, że dawaj tą kartkę, jak ja byłam taka malutka? O Boże, wiesz co, szczerze ci powiem, że 2 lata, to kiedy to było? 2 lata temu. 2 lata temu. No to od tego czasu już troszeczkę tych koncertów zagrałem. Nie wiem. Ale powiedz mi, ja mam do ciebie pytanie, najważniejsze. Który numer z płyty podoba ci się najbardziej? Kurde. Wszystkie są fajne. Nie. Nie umiem powiedzieć. Nie, musisz wybrać jeden. Jeden. A jest ich, wiesz, kilka do wyboru, także śmiało. No, kurde. Ja w ogóle płyty jeszcze nie mam, to jest hit w ogóle. To wiesz co? To już masz. To ja ci obiecuję, że z Radia SK dostaniesz płytę Dawida z autografem. Może być? Nie. Nie, no tak. Tak. Szaleliście. Ja tu przekażę. Oddam ci tą swoją tutaj płytę, a Dawid ją ładnie podpisze. I będzie dla ciebie. Nadię wyślemy, także za chwilę to załatwimy, dobra? Trzymaj się, Nadia. Buziaki. Pa, Dawid, dziękuję. I pa, Hany, powiedz do Hanciaka też pa. Pa, Nadia! Powiem ci szczerze, że to jest uzależniające. Ja no jest, ja siedzę tak, wiesz, i po prostu, o. Halo, halo? No, teraz zblokowała się linia. Halo, halo? Halo. Szybkie pytanie, ale naprawdę szybkie. Ulubiony numer z płyty Pop Romantic. Ile jeszcze? Bardzo ci dziękuję. Mój też. Jestem na... Dziękuję bardzo. Jestem na wywiadzie w Radiu SK. Pozdrawiamy cię mocno. Pozdrawiam. No pa. No i ja widzisz. Podejrzewam, że tam jest... Ja się już włączam. Nie, mam nadzieję, że ktoś jest w domu obok. Czekaj, bo ta dziewczyna chyba zemdlała. Poprosimy jakieś tutaj sprawdzenie. Ja muszę włączyć, o. No dobrze, tak. Ale powiem ci, że to jest świetny pomysł. I ty naprawdę z tymi ludźmi rozmawiasz przez telefon. Ja sobie mam po prostu, wiesz... 2 telefony, jeden mój taki prywatny, drugi. I wiesz co, no wydawało mi się, że będę to miał przez 2 dni od premiery teledysku. Ale mi się to tak spodobało. Ja sobie wczoraj rozmawiałem chyba 4 minuty. To no, w ogóle o wszystkim. Jakbyśmy, w ogóle ludzie też odbierają te telefony i nawet na początku tej akcji z moją drużyną z wytwórni byliśmy w busie i tak... No kurczę, oni gadają, jakbyśmy się znali. Tak, no hejka, co tam? Tak, no cześć. Ale pewnie są też tacy, co nie wierzą, że ty to ty. No że tak. Na pewno odbiera ktoś inny. Tak, tak, tak. No, no, no jest mnóstwo zarzutów, ale nie, kochani, tak jest. W teledysku Do Co Zostało Mi znajdziecie. Nie powiem wam gdzie, ale tam jest numer telefonu. Tylko trzeba uważać, bo ja już pomyliłem jedną cyferkę, także dzwonimy potem do... Ktoś wyłączył telefon, bo już miał dosyć, bo wszyscy wydzwaniają. Dobrze. Ja wyraźnie napisałem. W takim razie kończymy tę rozmowę, dlatego że Dawid musi zmykać do call center. Tak, tak, dalej tak. Telefony. Zwróciło mi się. Płyta jest... To jest moja ostatnia płyta, kochani, bo ja idę do call center. To jest, nie, no daj spokój, wydamy ci następną. Natomiast jeśli chodzi o ten album, no to rzeczywiście ja się muszę z nim rozstać i dać go Nadii, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie nieraz okazja. Słuchaj, coś się załatwi, coś się tam. Właśnie, znamy się w końcu nie od dziś. Dawid Kwiatkowski, Pop Romantic, był dzisiaj u nas w studiu, a niedługo być może w waszym mieście na koncercie, także do zobaczenia. Dziękuję.